Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Moi drodzy, nie wiem ile będzie trwał ten odcinek, wy już pewnie wiecie, ale chcę omówić aż 26 samochodów, które powróciły do dealera samochodowego. I jest wśród nich wiele koksów, są wśród nich samochody naprawdę bardzo rzadkie właściwie w Need for Speed World, więc zacznijmy sobie właściwie po kolei. Zacznijmy od Chevroleta Carbon Limited Edition, Chevrolet Corvette Z06 Carbon Limited Edition. Moi drodzy, chyba nie muszę mówić, że mamy tutaj zajebiste przyspieszenie, średnie prowadzenie, raczej słabsze. No ten samochód po prostu wymiata. Zaraz, gdzie on wymiata? Tylko i wyłącznie na wyścigach, gdzie właściwie poradzimy sobie z zakrętami w tym aucie, bo ogólnie jest słabo tutaj z prowadzeniem. Znaczy tak średnio słabo, jeszcze nie jest takie najgorsze jak w Dodge Charger, prawda? Jeszcze można jakoś skręcać. Ale przyspieszenie jest tutaj kosmiczne, naprawdę polecam te auto. Następnym wozem jest Dodge Challenger Concept, również bardzo, bardzo rzadki samochód. 3400 boostów, zresztą ilość boostów macie podaną tutaj, widzicie co i jak, tak? No i nie wspomniałem, że wszystkie samochody, które wróciły do dealera samochodowego, są dostępne tylko i wyłącznie za boosty. I mamy tutaj Dodge Challengera, moi drodzy. Również bardzo rzadki samochód, a raczej rzadko spotykany na ulicach Need for Speed World, z tego względu, że jakoś nie wyróżnia się niczym szczególnym. Jeśli chodzi o osiągi, bardzo fajnie się nim jeździ, bardzo fajnie skręca, fenomenalnie trzyma się drogi, mimo że jest to muscle car, właściwie powinien on lepiej przyspieszać niż się lepiej prowadzić, tak? Ford Victoria Interceptor, mamy tutaj samochód, ja wiem, on jest chyba, nie, to nie jest wersja policyjna, a nie, policyjna, o, zobaczcie, to jest wersja policyjna, można sobie z niego zrobić policjanta. Ogólnie nie ma żadnych skill jakichś tam szczególnych, poza tym, że może świecić światełkami, tak? No i z tego co słyszałem, nie jeździłem nigdy tam z samochodem, więc nie powiem wam jak tam z osiągami, ale z tego co słyszałem ma mocne nitro, więc na dragi pewnie będzie całkiem niezły. Infiniti, następnym samochodem jest Infiniti G35 za 1600 boostów, ale jest to naprawdę bardzo słaby samochód i nie polecam wam go kupować. Słabe nitro, prowadzenie jest całkiem dobre, ale przyspieszenie jest tutaj naprawdę bardzo słabe. Natomiast kolejnym wozem jest Jaguar XKR za 3400 boostów. I tutaj mamy naprawdę bardzo, bardzo dobre przyspieszenie. Jest to alternatywa dla Nissana Nismo. Właściwie są to bardzo podobne samochody, z tym, że Jaguar XKR troszeczkę ma te przyspieszenie na gorsze i gorzej trzyma się drogi. Natomiast tak, jest to jak najbardziej dobry rywal do klasy A i mimo słabego nitra naprawdę można nieźle nim namieszać. Kolejnym wozem jest Lamborghini Diablo Super Veloce. Słuchajcie, za 3200 boostów macie jeden z najlepszych samochodów do klasy B. Bardzo, bardzo, bardzo wam gorąco polecam to auto. Naprawdę ma mocne nitro, bardzo fajnie się prowadzi. Przyspieszenie jest tutaj ok, nie jest jakieś najmocniejsze, Toyota MR2 ma lepsze. Ale naprawdę fajnie się nim jeździ i można sporo wygrać. Polecam serdecznie, znaczy serdecznie, gorąco. Serdecznie chyba nie można polecać. Nie wiem, nigdy nie polecałem serdecznie. Roadster za. Mamy go za IGC, więc za boosty wam raczej nie polecam. No cóż, o tym samochodzie chyba już każdy wie doskonale, że to jest auto, no, po prostu takie do wygrywania, mocny nitro i tak dalej. Ale skoro możecie go mieć za IGC, to chyba nie warto kupować za boosty, tak? Kolejnym samochodem jest Lancia Delta Integrale Evoluzione. Chwileczkę. A, patrzę, szukam w Lambosach, a to jest Lancia, no jestem zajebisty. Lancia. Bardzo, bardzo fajnie się prowadzi. Przyspieszenie ma dobre. Powiem wam, że na klasach takich jak Grey Point
Road 5.5. Radzi sobie ten samochód naprawdę świetnie w klasie B. W ogóle na tej trasie to tam kręciłem niezłe czasy, oczywiście bez power-upu, bo nitro mamy tutaj słabe. Ale można nim nieźle zaszaleć. Kolejnym samochodem jest Cox. Lexus, nie Lotus. Lexus IS300, moi drodzy. Mocny nitro. Nie wiem, czy nawet nie najlepszy samochód do klasy C. Zaraz po Toyocie MR2 chyba najlepszy samochód do klasy C. I w klasie B również bardzo dobrze sobie radzi. Mocne nitro, fantastyczne prowadzenie. Przyspieszenie jest ok, nie jest jakieś super dobre, ale jest naprawdę w porządku i można tym samochodem dużo wygrać. Gorąco polecam. Mazda RX-7. Gdzie ty jesteś, Mazda RX-7? O. Ciekawe, bo mam tutaj na liście Mazda RX-7 FD3S, ale z tego co widzę, to już jej nie ma tutaj u dealera. W każdym razie, jeśli chodzi o Mazdy, to powróciła właśnie jeszcze Mazda RZ. O, tu jest jakaś fajna Mazda, król driftu. Mimo, że nie ma driftu w Wordzie, ale tu chodzi o tą Mazdę. O Mazdę za 2900 boostów. Powróciła także Mazda RX-8 9.0. Za 2300 boostów i powrócił także McLaren MP4 12C za 5100 boostów. Tutaj mamy bardzo mocne nitro, ale niestety samochód ma kiepskie prowadzenie, strasznie driftuje i dużo prędkości traci na zakrętach. Mimo mocnego nitra nie poszalejemy nim zbytnio w klasie S, do której jest właściwie dedykowany. W klasie A też możemy nim pojeździć, ale no cóż, nie poradzi sobie w klasie A, szczerze mówiąc. Kolejnym samochodem jest Mitsubishi Lancer. Chwileczkę, gdzie mamy tego Lancera? Jestem ślepy. Mitsubishi... Okej, podczas nagrywania tego odcinka w ogóle wywaliło mnie z gry. Skończyłem na Mitsubishi Lancer Evolution 9 MR Edition. I to również nie jest zbyt dobry samochód. Bardzo oporne prowadzenie. Jeśli ktoś chce kupić ten wóz, bo mu się podoba, no to tylko do malowania właściwie się nadaje. No i ogólnie z wyglądu jest spoko, nie? Ja go bardzo lubię i nie chcę go tu za bardzo hejtować, nie o to chodzi. Po prostu informuję was, że jest słaby i nie opłaca go się kupować za boosty do jeżdżenia, tak? Ale jeśli ktoś naprawdę lubi tą markę, to może się zaopatrzyć. No, ale zresztą tutaj macie nawet go za 450 tysięcy gotówki, także to nie ma sensu go kupować za 1900 boostów. Kolejnym wozem, który zwrócił do dealera samochodowego, jest Mitsubishi Lancer Evolution 10, którego też możemy sobie kupić za 800 tysięcy gotówki, więc jak najbardziej też nie opłaca się go kupować za boosty. Aczkolwiek jest to naprawdę dobry samochód, nie najlepszy, ale fajnie się prowadzi, nie przyspiesza najgorzej, no i według mnie fenomenalnie wygląda. Można nim trochę powalczyć w klasie C moim zdaniem, ale będzie nam ciężko wygrać mimo wszystko. Kolejnym samochodem, który powrócił, jest Nissan 370Z za 2600 boostów. No, jak dla mnie jest to fenomenalnie wyglądające auto, ja bardzo go lubię, to jest moje zdanie subiektywne oczywiście. Jeśli chodzi o osiągi, no cóż, nie zachwyca. Przyspieszenie jest tutaj słabe, prowadzenie moim zdaniem jest fajne. Naprawdę w odczuciu ten samochód prowadzi się przyjemnie po prostu. Nie ma tu jakiegoś cholernie mocnego skrętu. Po prostu bardzo fajnie się nim jeździ. I czasami uda się nawet wygrać w klasie B na długiej trasie z okrążeniami. Chociaż jest to ciężkie ze względu na to, że nie mamy tutaj mocnego nitra, tak? Nissan GT-R Spec VR35. Gdzie ty jesteś, Nissan? Jesteś tu. I o, jego mam za 1700 gotówki, więc za boosty raczej też nie polecam. Ogólnie samochód jest bardzo fajny, bardzo przyczepny. Fajnie się nim jeździ, fajnie skręca. Przyspieszenie ma dobre. Przede wszystkim start w tym samochodzie jest niezły. Chociaż tutaj, jeśli chodzi o klasę A, zdecydowanie wygrywa Nissan Nismo. Skyline Nismo R34.
czyli ten tutaj, który teraz zresztą jest na wyprzedaży. Na wyprzedaży jest wersja dragowa. Zobaczcie, wersja dragowa kosztuje 3240 boostów, a wersja zwykła kosztuje 5000 boostów. Jak najbardziej wersja dragowa jest lepsza z tego względu, że lepiej taranuje różne przeszkody na drodze, typu jakieś drzewka, parkometry i tak dalej, więc zdecydowanie polecam Wam tą wersję, tym bardziej, że jest tańsza i lepsza. Kolejnym samochodem, który powrócił do dealera, jest Nissan Silvia za 1100 boostów. I mamy również zwykłą wersję, w sensie za IGC. Kolejnym samochodem, który powrócił nam do dealera samochodowego, jest Skyline R34. Chwileczkę, gdzie ty jesteś, Skyline? V-Spec, tak? No i tutaj ja go sobie ostatnio nawet kupiłem, znaczy ostatnio, czytaj 2 miesiące temu, więc to mój ostatnio kupiony samochód, i stuningowałem sobie do klasy C i naprawdę bardzo, bardzo fajnie mi się nim jeździ. Czasami uda mi się coś tam, może nie wygrać, po prostu zdobyć jakąś tam dobrą pozycję. Fajnie się prowadzi, przyspieszenie jest takie sobie, nie najlepsze, ale można nim trochę coś tam powalczyć. No i plus 57 tysięcy milionów punktów do prestiżu, bo no zobaczcie tylko, jak wygląda to auto. Następnym samochodem jest Pagani Zonda F za 8000 boostów. Jest to zdecydowanie najlepszy samochód, jaki powrócił do dealera samochodowego. Co prawda kosztuje bardzo dużo, bo 80 zł, tak? Gdzieś koło tylu kosztuje 8000 boostów, w sensie pakiet, za który możemy sobie kupić ten samochód. Ale to jest prawdziwy koks. Moim osobistym zdaniem, choć wielu się z tym nie zgadza, jest to najlepszy samochód do klasy A. A niektórzy nawet twierdzą, że jest to, że to auto jest lepsze od Zondy Cinque do klasy S. Chociaż ja używam go do klasy A, jest naprawdę świetne auto, gorąco polecam. Wspaniałe przyspieszenie, kosmiczne nitro, prowadzenie jest fenomenalne. Bardzo stabilny samochód. Polecam gorąco, jeśli ktoś chce wydać 8000 boostów. Plymouth Hemikuda, następny. Za 2500 boostów. Samochód ma bardzo dobre prowadzenie. Pomyliłem się. Tak patrzę na kształt samochodu, na tą wielką maskę i myślę, kurczę, no i mój mózg przetwarza taką informację, to jest muscle car. To musi mieć dobre przyspieszenie. Ale nie, to jest Ward. Przecież w Wardzie wszystko jest trochę inaczej, tak? Ten samochód ma dobre prowadzenie, słabe przyspieszenie, moi drodzy. Tak jest. Bardzo słabo przyspiesza i nie polecam go nawet za 2500 boostów, chyba że ktoś naprawdę lubi tą markę. Natomiast co innego, zupełna odwrotność jest w Roadrunnerze. Tutaj mamy mocne nitro, 2500 boostów, zobaczcie, taka sama cena, tutaj mamy mocne nitro. Prowadzenie jest gorsze, ale przyspieszenie jest za to lepsze. Ja tego Roadrunnera nie lubię, szczerze powiedziawszy wolę z wyglądu tego Hemikudę. Roadrunner jest taki, nie wiem, nie podoba mi się. W każdym razie mamy tutaj mocny nitro i na dragi jak najbardziej polecam te auto. Pontiac Firebird za 2600 boostów. To jest dziwne auto. On ma dobre takie prowadzenie, ale zdaje się, że tak, nie wiem, czasami brakuje mu tego skrętu. Bardzo dziwnie się prowadzi to auto i przyspieszenie jest też dziwne w sumie. To znaczy z miejsca rusza słabo, ale później zaczyna jakoś tak przyspieszać i na zakrętach nie traci tej prędkości. Bardzo dziwnie się prowadzi ten samochód, ale można nim czasem coś tam wygrać przy odrobinie szczęścia. Porsche 911 GT2, ale wersja 996. Gdzie ty jesteś, Porsche? Tutaj. 996. Dobrze powiedziałem? Nie, źle powiedziałem. Jest wersja 997, a 9... A, jest tutaj, dobrze powiedziałem. Za 4600 boostów i jest to samochód, trochę inaczej się prowadzi niż GT2 997. Natomiast mamy tutaj bardzo porównywalne przyspieszenie. Kiedyś był ten samochód za IGC, więc musicie się zastanowić nad tym, czy właściwie kupić to auto w Wardzie teraz za boosty.
czy po prostu poczekać do jakiejś rotacji samochodów za kasę z gry. No moim zdaniem jest to samochód jak najbardziej stworzony do wygrywania wyścigów w klasie A. Polecam. Subaru Impreza WRX STI. I mamy tutaj już totalnego słabiaka, czyli tutaj tego, co widzicie. Do klasycera, czego polecam, chociaż nie jest i tak najlepszy. To jest jeden z pierwszych, właściwie chyba, no tak, jeden z pierwszych samochodów wprowadzonych do Worda. I mamy tutaj stary, bardzo stary model ociężały prowadzenia. Stary, ociężały model prowadzenia, kurczę, ja czasami te słowa nie po kolei ustawiam w zdaniu, no ale dobra. Także no, ciężko będzie wam cokolwiek nim wygrać, natomiast z wyglądu samochód jest moim zdaniem ładny, więc jeśli ktoś ma ochotę kupić sobie za boosty to auto, to proszę bardzo, ale powiem wam, że już za kiedyś za kasę z gry było dostępne, więc myślę, że w przyszłości, jeśli będą jakieś rotacje samochodów za kasę z gry, to ten samochód na pewno się pojawi w pierwszej kolejności, ponieważ nie jest aż taki mocny, żeby twórcy jakoś tam się ociągali z tym wprowadzeniem go za IGC właśnie. A żeby was zachęcić do kupna Pagani Zondy F, przejedziemy sobie nią jeden wyścig. Pokażę wam, że to jest naprawdę najlepszy samochód właściwie. Co ja tutaj wybieram? Nie Porsche. Najlepszy samochód w tym powrocie właściwie 26 modeli do Worda, 25, bo nam brakowało Mazdy RX-7 FD3S, tak? Przejedźmy sobie wyścig. Przy okazji sprawdzimy, czy są cheaterzy, oszuści, tak? Bo jakiś czas temu albo wiecie co, pojedziemy sobie ten losowy wyścig. Jakiś czas temu nakręciłem film, w którym to mówiłem, że w grze jest mało cheaterów, bo po prostu na filmie, jak widzieliście, nie trafiłem na nikogo. A później jak się okazało, no cóż, wbiłem do gry z powrotem i drugi wyścig to już był autofinisz niestety. Okej, weźmy sobie wyścig losowy, zobaczymy czy coś znajdzie. Graypoint, może być ciekawie. Klasa A. No i zobaczymy jak będzie tym razem, dajcie mi się skupić chwilę. O kurde, udało mi się w perfekta jeszcze trafić, no patrzcie. Z tego co widziałem, mam tam przeciwników typu Nissan Skyline Nismo. O właśnie, ten który mnie tutaj powstrzymał na zakręcie. Ach, już wypadłem z sprawy, jeśli chodzi o omijanie ramerów. Widzicie tutaj Nissan Nismo. Ma bardzo dobre przyspieszenie, ale na prostych i tak udaje mi się dogonić tego Nismoka. Chociaż tutaj to była kwestia przejechania lepiej zakrętu, tego przesmyku można powiedzieć, nie zakrętu. Na zakrętach zdecydowanie lepiej radzi sobie moja Zonda niż Nismo. Te zakręty łykam jak chcę. Ups! Ktoś jechał pod prąd, ale to nic. Może jeszcze uda się podgonić tego przeciwnika. On nie jedzie aż tak dobrze, więc wiecie. Oj, teraz będzie go ciężko dogonić, zobaczcie. Szybko mi uciekł. Gdyby nie ta stłuczka, to się jechał pod prąd. To by było naprawdę do... Oj, kurde. To by było trochę lepiej, ale w tym wypadku... No w sumie ciekawy wyścig, tak? Bo trochę może się okazać, że wygra ktoś zupełnie niepowołany, na przykład w Lamborghini Murcielago Roadsterze, który ma jednak gorsze przyspieszenie i nitro ma dobre w sumie, ale przyspieszenie ma gorsze niż moja Zonda czy Nissan Skyline, tak? No już raczej nie dogonię tego Nismoka, chyba że będzie kolejna stłuczka. Okej, okay. Chyba uda mi się wygrać ten wyścig. Użyłem power-upa pod tytułem Ramer z przeciwka. Tu była ten, jednostka SUV moja. Mam takie takiego power-upa, jednostka SUV, atakuj z przeciwka. No nic, w każdym razie nie było żadnego oszusta. Udało mi się przejechać Graypoint.
bez jakichś większych problemów, poza tym, że ktoś jechał pod prąd i tak, tak średnio ten wyścig wyszedł. W każdym razie naprawdę Zonda jest świetnym samochodem, jeśli ktoś ma ochotę, wow, łowca nagród dwugwiazdkowy, jeśli ktoś ma ochotę wydać 8000 boostów, to jak najbardziej polecam ten samochód. No i tyle z tego takiego powrotu samochodów 26 modeli do Worda, 26 standardowych, stokowych, niestuningowanych, niespecjalnych wersji do Worda, to by było na tyle i na tyle na dzisiaj z Worda. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam was ponownie. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.